Siema, siema. Popołudnie. Wybieram się na siłkę. Ale temat będzie zupełnie inny. Oczywiście transportowy. A mianowicie giełdy transportowe. Co to są giełdy transportowe, czym się charakteryzują? Giełdy transportowe to platformy internetowe, strony internetowe, na których możemy umieszczać oferty transportowe, oferty ładunków. Możemy umieszczać wolny pojazd, jeśli mamy przykładowo gdzieś tam wolną ciężarówkę, czy tam busa, czy solówkę jakąś dysponujemy. Z której korzystają zarówno firmy spedycyjne, firmy transportowe. Może się zdarzyć również, że bezpośrednio producenci będą korzystać z giełd transportowych, choć raczej jest to rzadkie raczej. Przede wszystkim dominują chyba na giełdach transportowych spedycje, które po prostu sprzedają ładunki. My jako firma transportowa wykupujemy dostęp do giełdy powiedzmy na rok czy na pół roku. I możemy z niej korzystać w ramach jakiegoś tam abonamentu. Ceny różne, na pewno cena nie pozwala wykupić dostępu do giełdy dla jednej oferty czy dwóch. To od razu wychodzi z rachuby, że tak powiem. Nie opłaca się to po prostu. To się zaczyna opłacać przy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu ofertach dopiero w roku. Dlatego jednorazowe wykupienie dostępu do giełdy po prostu będzie nieopłacalne. Jak wcześniej wspomniałem, mamy spedycje, które umieszczają oferty na giełdzie transportowej. Automatycznie wiąże się to z tym, że oferta transportowa nie jest z pierwszej ręki. Oferta transportowa z pierwszej ręki to będzie oferta, którą dostaniemy bezpośrednio od producenta. Czyli przykładowo mamy jakąś tam firmę, która produkuje coś tam, jakieś artykuły higieniczne i podpisujemy z nią kontrakt na transport jej produktów z punktu A do punktu B i to jest oferta z pierwszej ręki. Automatycznie, gdy bierzemy ofertę transportową od spedycji, jest już z drugiej ręki, a gdy przykładowo bierzemy ofertę i coś nam się posypie, mamy firmę transportową, coś się sypło, ciężarówka się popsuła, nie dojedzie, coś tam się poknociło, no to za zgodą z takiej spedycji, czy za zgodą jakiegoś tam klienta, możemy ofertę transportową sprzedać na giełdzie właśnie transportowej, skorzystać z dobrodziejstwa giełdy transportowej i sprzedać ten transport. Wtedy mamy już ofertę z trzeciej ręki. Dlatego też niestety, ale no na giełdzie nie ma jakichś tam bardzo dobrych stawek transportowych. Raczej bym powiedział, że te pieniądze to są takie średnie, a w niektórych przypadkach nawet niskie, bardzo niskie. I co? Czym się charakteryzuje jeszcze giełda transportowa? Co jest bardzo ważne, wydaje mi się. A mianowicie tym, że bardzo odzwierciedla rynek. Czyli jeśli mamy w danym regionie bardzo dużo ciężarówek wolnych, pustych pojazdów, wolnych pojazdów, automatycznie w związku z tym, że jest nadpodaż pojazdów, stawki będą spadać. Stawki będą niższe i mamy przykładowo sytuację, gdy dziś jedziemy z Katowic, bierzemy ładunek do Wrocławia, tam mówię tak po prostu, szczeliłem trasę, szczeliłem. Kwotę też strzelam, 1000 zł, dzisiaj mamy. Mówię oczywiście o transporcie 24 tony i mamy za taki transport powiedzmy dzisiaj 1000 zł. Ale za 2 miesiące może się okazać, że to już będzie 800 zł. Na tej samej trasie, ta sama trasa, ten sam ładunek będzie 800 zł. To będzie właśnie odzwierciedlenie tego, co się dzieje aktualnie na rynku. W przeciwieństwie do jakiegoś tam kontraktu, który mamy podpisany
z jakimś tam klientem, giełda właśnie będzie charakteryzować się tym, że będzie odzwierciedlać rynek i to, co się właśnie na nim dzieje. Powiem szczerze, że raczej bym nie opierał działalności przedsiębiorstwa transportowego na giełdzie, na giełdach, właśnie z tego względu, z tej niepewności, z tego zwierciedlenia rynku, ze względu na te właśnie stawki. Raczej bym nie bazował tylko i wyłącznie na zleceniach z giełdy transportowej. Możemy równie dobrze trafić w taki region, że nie będzie żadnej oferty na giełdzie. To jest normalne. Taka posucha będzie, że nic nie znajdziemy i przykładowo będziemy mieli do wyboru albo postój, oczekiwanie, co jest moim zdaniem troszkę bezsensowne, no bo z każdą godziną koszty stałe przedsiębiorstwa lecą, więc postój nie wchodzi w rachubę, trzeba jechać. Dlatego no, będziemy po prostu zmuszeni albo jechać na pusto, albo wziąć co jest na giełdzie. Za takie pieniądze, jakie akurat są. I nie będziemy mieli wyjścia po prostu. Dlatego właśnie no, ta niepewność skłania mnie do tego, żeby tak twierdzić. Co tu więcej? Na pewno nakręcę jakiś film. Postaram się nakręcić jakiś film o giełdzie transportowej. Po prostu najlepiej by to było zrobić tak, że nie wiem, ściągnąć jakiś program, może ktoś podpowie nawet, który by po prostu nagrywał to, co się dzieje na ekranie, ewentualnie pod zasłaniem jakieś tam dane osobowe, bo pewnie się pojawią, raczej na pewno się pojawią, no niestety trzeba będzie je pozasłaniać. Także najlepiej by było tak właśnie zrobić jakiś program właśnie, który będzie nagrywał na żywca to, co się dzieje na ekranie i po prostu pokaże, jak to się odbywa. Obsługę właściwie zrobię, można powiedzieć, taki film instruktażowy, na zasadzie filmu instruktażowego, jak się obsługuje daną giełdę transportową. Może się uda jakoś porównać drugą giełdę transportową, bo mam też dostęp do dwóch giełd transportowych, także można było coś porównać. Także myślę, że uda się coś takiego zrobić. Na dzisiaj to by było chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat giełd transportowych. Nie mówię, że giełdy transportowe są złe, po prostu giełdy transportowe muszą istnieć, to jest po prostu konieczność i na pewno będą istnieć i jako firma, czy to mała, czy duża, czy średnia, myślę, że chyba się niewiele firm obejdzie bez giełd, bo giełdy stanowią bardzo dobrą alternatywę do tego, aby uzupełnić właśnie luki. Mamy jakąś tam lukę, mamy pojazd, gdzieś tam trafiam w jakiś region z tym swoim stałym zleceniem i muszę się gdzieś przedostać, powiedzmy 300, 400 czy 500 km, muszę się gdzieś przebić. Wtedy właśnie otwieram giełdę, jeśli jest dobra koniunktura, momentalnie znajduję jakąś ofertę i przerzucam sobie ciężarówkę kilkaset kilometrów dalej, nie tracąc, można powiedzieć, nic, bo ta stawka jednak tam zawsze pokryje te koszty. Przeważnie pokryje te koszty. Dobra, to by było na tyle. Zmykam. O, już się tu zapomniałem sobie. Trening trzeba zrobić. Kardio, bo ten trening. Dzięki. Na razie. Do następnego. Hej.